Siemanko, w pierwszym odcinku przebudowy Malagi na moim kanale. Trochę drobna zmiana, jeśli chodzi o moje przebudowy. Nie będzie jeden sezon, jeden odcinek. W tym będę, myślę, że maksymalnie dwa sezony na odcinek, by te przebudowy też inaczej szybciej szły. No i w dzisiejszym odcinku zobaczycie pierwszy sezon mojej przebudowy Malagi i również drugi sezon, więc zapraszam do oglądania, subskrybowania, bo to właśnie wy w głosowaniu wybraliście Malagę jako klub do przebudowy. Mamy osiągnąć 25 meczów bez porażki w meczach u siebie w tym sezonie. To jest bardzo głupie. W ogóle nie rozumiem tego założenia, ponieważ w lidze rozegramy 41 spotkań. Na 2. No to jest 20,5 spotkania, i więc jestem ciekawy, jak mamy nie przegrać 25 spotkań. No dobra. Widocznie mamy bardzo ambitne plany. Tutaj transfery, w moim pierwszym sezonie kupuję młodego, utalentowanego środkowego obrońcę Alberto Moleiro jako lewo skrzydłowy z Las Palmas. Radzę wam śledzić ten odcinek, bo Moleiro naprawdę będzie, myślę, jedną z gwiazd z tej przebudowy. Tutaj jest LP, ale jak zaraz zobaczycie, zmieniłem mu pozycję na SPO, bo może grać jako SP, ale stwierdziłem, że dam go na SPO, bo na LP mam młodego Kevina, którego też mam zamiar rozwijać. I to były moje transfery na ten sezon, na ten moment. Jeszcze jeden zaraz będzie. Tutaj właśnie Alberto Moreiro. Tutaj daję mu boczny pomocnik, a na razie go tutaj trochę, tam było wcześniej, że go na SPO już go dałem. No i tak właśnie wygląda moja dynastka wyjściowa. Myślę, że skład jest, by powalczyć o awans do La Liga, wrócić do najlepszej ligi w Hiszpanii. Czy nam to się uda? Zobaczcie oczywiście w tym odcinku. Więc powiem wam tak, i tutaj właśnie pokazuję wam piłkarzy, zaraz jeszcze coś jednego pokażę. Zobaczcie, jak mam młody skład pierwszej dynastki. 23 lata, 21, 22 lata, 18 lat, tutaj 20. Genaro ma 23, Munoz ma 24, Paulinho 24, 17 Moleiro, Kevin 20 i Szaszu coś tam. To jest strasznie młody. Mamy bardzo młody skład. No i właśnie chcę trochę odmłodzić ten skład Malagi, stawiać na młodych piłkarzy, utalentowanych właśnie z Hiszpanii. No i tak, jeszcze postanowiłem kupić kogoś doświadczonego, jakim jest Christian Stuani. No Stuani jest jednym z najlepszych strzelców drugiej ligi hiszpańskiej ostatnich lat. Pewny punkt ataku Girony. Stwierdziłem, że Stuani może nam pomóc w awansie do La Liga. Pomimo 34 lat sądzę, że może naprawdę jeszcze dużo goli. Chciałem Borja Bastosa, ale Borja Baston był trochę za drogi na ten sezon. No i dobra, dogadaliśmy się z Gironą. No i mamy Stuaniego. Półmetek sezonu za nami, 9 miejsce, nie jest źle, ale nie jest też najlepiej. No zaledwie 3 punkty straty do 6 miejsca, które daje szansę gry w playoffach. No Real Valladolid niszczy system, niszczy ligę. Tutaj widzimy, że nie ma żadnego naszego napastnika, zawodnika w klasyfikacji najlepszych strzelców. Paulinho ma 7 goli. 7 goli, 5 asyst Moleiro i zobaczcie, on już się o 4 overalla rozwinął przez pół sezonu. No zanosi się, że dawno nie miałem takiego piłkarza i że ten Moleiro może być mega gwiazdą, kto wie. Może go w przyszłości sprzedamy za duże pieniądze lub będzie do końca tej serii. Paulinho też ma mega sezon, 7 goli, 6 asyst. No kuleje u nas atak, no Stuani ma te 7 goli, ale to nie jest jakiś wybitny moim zdaniem poziom. W zimowym okienku postanowiłem jeszcze wzmocnić jedną pozycję. Enzo Lojodic, nie umiem wymawiać tego nazwiska. Nie powinien w ogóle nagrywać, jeśli nie umiem mówić. Ale dokładaliśmy transfer zawodnika z Las Palmas. No i pierwszy sezon kończymy daleko, bo aż na 10 miejscu. 4 punkty straty do miejsca gwarantującego grę w barażach, więc pierwszy sezon kończy się małą katastrofą. Niestety, no nie udaje nam się wywalczyć awansu do La Liga. No i zostaniemy na kolejny sezon w Segunda División. Naszym najlepszym strzelcem jest Paulinho, 13 goli, 9 asyst, Stuani 13 goli, to nie jest zły wynik, ale spodziewałem się więcej. Kevin fajny sezon, 3 się rozwinął i Moleiro aż o 6. O 6 overalla rozwinął się Alberto Moleiro. Ten piłkarz jest niesamowity. No, perełka nam się trafiła. Naprawdę za grosze go kupiliśmy z Las Palmas, a on w jednym sezonie o 6 overalla się rozwinął.
Zmiana pozycji na SPO była dobra. Zobaczmy, na zaufanie zarządu jest słabe, bo nie awansowaliśmy. 14 meczy wygraliśmy u siebie, 25. Choć w całym sezonie zaraz zobaczycie, ile spotkań rozegraliśmy, więc nie było szans, żebyśmy 25 spotkań u siebie nie przegrali, bo rozegraliśmy 47 spotkań. Więc nad połowy nie graliśmy u siebie. Na 25 u siebie spotkań nie rozegraliśmy. No ale dobra. Tutaj mamy Augustina Losada, który jest mega utalentowanym bramkarzem. Kto wie, może w przyszłości będzie naszym bramkarzem numer 1. Mega potencjał, mega overall. Czas pokaże. Przechodzimy do drugiego sezonu. Na początku pozyskuję darmowych piłkarzy. No stwierdziłem, że poszukam. No i mamy Ojera, bramkarza, 74 overalla, 32 lata, za darmo. To jest naprawdę dobry pomysł go ściągnąć. Nie będziemy marnować pieniędzy na transfery na ten moment. Muszę też pamiętać, żeby te klauzule odstępnego dawać, bo jesteśmy w Hiszpanii. A jak wiemy, w Hiszpanii się stosuje właśnie klauzulę odstępnego. Ojer będzie naszym nowym bramkarzem. Witamy Cię w klubie. Jeszcze pozyskałem Kamarasa SP. Myślę, że wzmocni fajnie naszą drugą linię. Będzie piłkarzem z doświadczeniem, który pomoże nam w walce o awans do La Liga. Tutaj widzicie negocjacje. No i lecimy. Tutaj tygodniówka. Trochę dużo, ale spoko. Trochę może przepłacaliśmy. Czas na transfer. Ruben Vezo wzmocni naszą obronę. Doświadczony Portugalczyk grający w La Liga. Co go przekonało do przyjścia do Malagi? Ładne miasto. No i pieniążki oczywiście. No i negocjujemy z Levante. Stwierdziłem, że kupię takiego Vezo. Trzeba trochę wzmocnić tę obronę, bo Juande jest słaby, a Francis się naprawdę fantastycznie rozwija. No i dogadaliśmy kupno właśnie Portugalczyka. Naszym kolejnym wzmocnieniem będzie Woolley, napastnik. Muszę mieć drugiego napastnika. Chciałem go innego, ale nie było mnie stać, więc stwierdziłem, że może na rok Woolley na zaplecze La Liga może pomoże nam w awansie. Najwyżej go sprzedamy w następnym sezonie. No i na półmetku sezonu jesteśmy na 7 miejscu. Tyle samo punktów co Mallorca, które gra w barażach, więc tak naprawdę walczymy o te baraże i będziemy się bili o te baraże do końca sezonu. Tutaj widzicie klasyfikację strzelców, przejdziemy do mojego zespołu. No i najlepszym strzelcem jest Moleiro, już o 3 overalla się rozwinął, 79 overalla. W półtorej sezonu o 9 overalla do przodu, overalli do przodu. No, on jest niesamowity, Woolley sobiutko. Munoz naprawdę świetny, asystujący jest Luis Munoz, nasz środkowy pomocnik, więc jest nice. No i jeśli chodzi o transfery, w zimie jeszcze były transfery, kupiłem jednego z najlepszych strzelców tego sezonu, na Nahuel Leiva. Stwierdziłem, że warto wzmocnić lewą pomoc piłkarzem, który jest jednym z najlepszych strzelców tego sezonu. No trochę było negocjacji, dlaczego miałem na niego pieniądze, zaraz się dowiecie, bo nie miałem kompletnie pieniędzy, ale tak jak mówiłem, w Hiszpanii stosuje się klauzulę odstępnego. I nie wszyscy, nie, większość moich piłkarzy ma taką klauzulę i właśnie tutaj kupuję Leivę, bo wcześniej Besik tak zapłacił 3 400 000 klauzuli za Kevina i młody Hiszpan opuścił nasz klub i przeniósł się do Turcji. Dlatego miałem hajs na Nahuela Leivę, jednego z najlepszych strzelców drugiej ligi w tym sezonie. No i myślę, że to będzie fajne wzmocnienie naszego składu, pomoże nam w awansie. Tutaj jeszcze chciałem wam pokazać właśnie klasyfikację strzelców. No i Leiva jest numerem 2, jak się nie mylę, zaraz to zobaczycie. Leiva jest, tak, drugim napastnikiem najlepszym, więc ciekawy jestem Juri, trzeci napastnik, ma 40 lat i znowu jest jednym z najlepszych napastników. Sezon zasadniczy kończymy na 4. miejscu, więc graliśmy w playoffy o awans do La Ligi. No i udało nam się, awansowaliśmy w swoim drugim sezonie Malagą do La Ligi, więc w tym momencie pamiętajcie, by pisać swoje propozycje transferów. Mam 34 miliony na transfery. Mam już kilku fajnych piłkarzy darmowych do dołączenia, więc jedno mega nazwisko, naprawdę. Były mistrz świata i Europy, więc wygrywał Ligę Mistrzów. Mega piłkarz. No i jest Hiszpanem, więc może zgadnijcie. Hiszpan wygrał Mistrzostwo Świata, 2 razy Mistrzostwo Europy. Wygrał Ligę Mistrzów nieraz. Jest Hiszpanem. Dobra, zdradzę wam jeszcze pozycję środkowy obrońca. Myślę, że już wiecie, kto to jest. Jeśli nie, to googlujcie, szukajcie.
Moreiro, jak mówiłem, rozwinął się kapitalnie aż o 11 overalla. Podniósł swoją ocenę ogólną 2 sezony. Myślałem, że jeśli nie awansuję w tym sezonie, to po prostu go sprzedam, by mieć hajs na to, by tak wzmocnić tą drużynę, by w trzecim sezonie awansować do La Liga. Ale na szczęście udało mi się. No Moreiro o 5 overalla się rozwinął. Mega talent, 19 lat. Jestem ciekawy, do ilu się rozwinie, nie muszę go sprzedawać. Sam chcę zostać w Maladze, więc nie mam zamiaru go sprzedawać. Tutaj jeszcze cele zarządu. Pamiętajcie o łapkowaniu. Dziękuję wam za subskrypcję, bo już jest 850 was. Jest mi z tego powodu fajnie, miło, cieszę się, że chcecie mnie oglądać. Komentujecie, hejtujecie, wszystko róbcie co chcecie. Na razie, pioteczka.